Urzędnicy starostwa będą mogli szybciej i łatwiej podejmować decyzje związane z nieruchomościami. Skorzysta więc na tym także petent. Kierownicy budów całą dokumentację będą pobierać elektronicznie. Powiat nowotarski zakończył właśnie realizację bardzo dużego projektu rozbudowującego e-usługi. Chodzi o dofinansowany z funduszy unijnych projekt pod hasłem Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług. Jego realizacja trwała od grudnia 2019 do czerwca bieżącego roku. Efektem ma być poprawa komunikacji i przyspieszenie przepływu informacji między wydziałami starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu i samorządami gmin. Waga tego projektu jest tym większa, że powiat nowotarski przoduje w kraju pod względem ilości działek ewidencyjnych. Ma ich bowiem aż 800 tysięcy. Nawet niektóre województwa mają mniej. Całkowita wartość projektu to jest ponad 3,5 miliona złotych. Natomiast otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Te pieniądze pozwoliły na zakup sprzętu komputerowego dla starostwa i powiatowego zarządu dróg oraz na szkolenie urzędników, ale przede wszystkim na rozbudowę geoportalu. Projekt realizowało Biuro Informatyczne Powiatu. Dążymy jako urząd do tego, żeby wszystkie elementy, wszystkie nasze jednostki nam podległe realizowały zadania w oparciu o jeden centralny system aplikacji, na których my pracujemy. W ten sposób staramy się w ramach tego projektu między innymi stworzyć rozwiązania, które będą przyspieszały, ułatwiały podejmowanie decyzji administracyjnych, też pracę przez naszych urzędników. Tak naprawdę w ramach projektu założymy na nowo całkowicie ewidencję dróg i obiektów mostowych wraz z ewidencją fotograficzną. Tutaj można sobie zobaczyć, wejdziemy sobie na naszym geoportalu, są już zaznaczone, naniesione osie naszych dróg. Osoby z uprawnieniami są w stanie podglądnąć sobie, jak wygląda dana droga, co jest na drodze, przy czym te zdjęcia to są niezwykłe zdjęcia robione w technologii ujęcia drogi, tylko te zdjęcia pozwalają na bardzo dokładny pomiar zarówno kilometrażu drogi, jak i elementów związanych z całą drogą. Elektroniczna integracja z nadzorem budowlanym pozwala podglądnąć, na jakim etapie są toczące się sprawy. W gospodarce leśnej jedna centralna baza zastąpiła wiele wcześniejszych baz danych, a to ułatwi pracę leśnikom. Wydział budowlano-architektoniczny w warunkach szybko zmieniającego się prawa zyskał nowy system wspierania procesu budowlanego, zintegrowany z danymi innych wydziałów – geodezji, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami. Te wszystkie elementy, które były brane udział w naszym projekcie, wiążą się z pewną wizją, jaką tutaj Zarząd Powiatu już dawno temu przyjął, rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju administracji w oparciu o elementy cyfrowe. Porównując ilość spraw z 2022 roku do 2018 roku, widzimy przyrost tych spraw na poziomie 30%. O tyle wzrosła ilość spraw realizowana przez nas urząd. Zatem, gdyby nie były realizowane tego typu projekty, gdyby nie było cyfryzacji, digitalizacji, łączenia baz, tworzenia systemów usprawniających pracę pracowników, pociągnęłoby to za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia. Takiego zwiększenia zatrudnienia nie było. Efektywność pracowników została podniesiona przede wszystkim przez realizowanie tego typu zadań. Czas, który pracownicy merytoryczni musieli poświęcić na przynoszenie dokumentacji z archiwum, mógł zostać zamieniony na czas podejmowania decyzji. Dostęp do olbrzymiej dokumentacji to teraz już tylko jedno kliknięcie.